Cześć moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chcę wam powiedzieć parę rzeczy o maskowaniu. Już widzieliście tytuł, no to wiecie, że o maskę tutaj chodzi. I przede wszystkim, co możecie zrobić przy jej pomocy. Po pierwsze, możecie zrobić zwykłe przejście przy pomocy waszego telefonu na przykład. Robicie to w następujący sposób. Wasz telefon, którąkolwiek ze stron, macie tutaj proste krawędzie, którąkolwiek ze stron wystarczy, że przejedziecie nim przed obiektywem. No i voilà, duża zmieniona w sumie w ekspresowym tempie, tak? Drugą bardzo fajną i przydatną rzeczą jest to, że możecie zdublować postać przy pomocy maski, robiąc w ten sposób dwa nagrania z tego samego ujęcia przy pomocy takiego samego oświetlenia. Dzieląc ekran na przykład na pół, możecie zrobić następujący trik. Marek, chodź tutaj. Co chcesz? Jak to co? Chcę, żebyś się przywitał. No, przywitaj się. Już? Wystarczy? Dobra, teraz możesz już iść. Papa. No i w ten sposób mamy załatwioną drugą rzecz. W ten sposób możecie sobie wziąć i zrobić zdublowanie postaci. No i trzecią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest użycie maski, tylko że do przedstawienia widoku drugiej kamery. Tak jak na przykład widać u niektórych streamerów. Jeden obraz leci z gry, a drugi obraz jest umieszczony gdzieś w rogu i pokazuje właśnie tą postać. Ja wam pokażę to trochę w inny sposób. Teraz właśnie w ten sposób przeniesiemy się do Shotcuta i oglądajcie, jak co się robi przy użyciu masek. A przy okazji dam wam też parę wskazówek. Lecimy. No dobra, ale teraz to przynajmniej trzeba się przełączyć na tego Shotcuta, także no to lecimy. No to teraz przechodzimy do tego, jak zrobić ten pierwszy efekt. Jak widzicie, już mam tutaj ustawiony klip jeden nad drugim. Jak tutaj sobie wyłączymy ten klip, to widzicie, że tutaj pod spodem idzie ten mój telefon. Włączamy sobie ten klip, wchodzimy na ten powyżej i dorzucamy sobie maskę Simple Shape. Jak widzicie, nam się pojawił taki to prostokącik. Poszerzamy sobie go. Powiększamy, softness zostawimy sobie na 20, powiększymy go, rotation ustawimy tak, żeby nam było to bardzo dobrze, ustawiamy sobie wszystko w naszej masce, żeby nam wyglądało najlepiej, jak to jest tylko możliwe, i tutaj możemy sobie przesuwać, to jest wysokość, to dla mnie interesuje, a tutaj jest bok. Jeszcze tutaj sobie przestawimy trochę. O. I jak widzicie, tutaj nam mamy krawędź telefonu. A chodzi nam o to, żeby nam się to pojawiało tutaj od tej strony. No i w sumie po ustawieniu takim wstępnym możemy sobie ustawić, że w tym momencie zacznie nam się maska. Czyli włączamy keyframes, a z automatu nam się przełączy na maskę. No i lecimy sobie strzałkami. Jedną strzałkę w bok, nie przesunął się jeszcze. Jeszcze, no jak widzicie, tutaj już mamy początek, dlatego sobie teraz przesuwam, ustawiam mniej więcej pod koniec, żeby nam ten kształt był zachowany. Następne poprawiamy i tak lecimy do końca. Tutaj jak widzicie, moja postać została trochę obcięta, dlatego musimy sobie wziąć i teraz przesunąć na vertical. Musimy się cofnąć o parę kratek, gdzie nam się zaczynało tutaj. Czyli tu klikamy vertical i dodajemy vertical.
No i mamy zrobione pierwsze przejście. Proszę bardzo. Na przed obiektywem. No i voilà, duża zmieniona w sumie w ekspresowym tempie. Kolejną rzeczą jest to zdublowanie postaci. Ja w tym klipie, co mam go powyżej, co pojawiam się ja z boku w tej granatowej czapteczce, mam włączone, zrzucone to nagranie na telefon, żeby móc sobie to zsynchronizować i oczywiście zagrać pod ten właśnie filmik. Ale żeby nie przedłużać, tutaj tak samo dodajemy sobie maskę Simple Shape. Tym razem sobie robimy na wysokość na maksa, tam ile potrzebujemy, ten przesuwamy sobie tutaj w bok. Jak widzicie, widać to łączenie, dlatego sobie to załatwimy softness. Rotacji nie będę ruszał. O, zrobiłem to w ten sposób, no i patrzcie, i tak w sumie widzicie, widać tą różnicę minimalną. Dlatego, żeby to zniwelować, oczywiście tutaj sobie dodam również mutę, żeby nie było słychać tego, jak ja tam gadam. W tym momencie tutaj będę mówił, więc tutaj mutę skasujemy. Dodam sobie tutaj, żeby gładko mi to przeszło, fejda, i na końcówce też sobie dodam fejda. I w ten sposób nam się zrobi tak ładniejsze to przejście. Co chcesz? Jak to co? O, widzicie, tutaj mi się obcięło ten bok, dlatego biorę sobie miejsce, w którym tutaj wchodzę na maskę. I przesuwam to jeszcze tutaj, żeby tak ładnie to było obcięte. I to samo robię w pozostałych klipach. Tutaj w sumie to też można tak zostawić. I mamy zrobione. Co chcesz? Jak to co? Chcę, żebyś się przywitał. No, przywitaj się. No i ostatni efekt już, jak mamy w sumie ustawione nasze tam rzeczy, które chcemy zrobić, no to teraz chcę zrobić właśnie tą animację, którą widzicie. Tutaj sobie najpierw dodamy tą maskę, tylko tym razem przełączymy sobie na elips. Ustawimy sobie jej wielkość, szerokość, żebyśmy mieli ładny widok naszej postaci, czyli w tym przypadku mnie. Brawo. I będziemy sobie dodawać animację. Ja bym chciał, żeby w tym momencie ona miała właśnie ten oto wygląd. W tym momencie, żeby był cały kadr widoczny. Tyle. No i teraz drugim filtrem, jaki chcę użyć, jest Size and Position. I teraz tak. Tutaj sobie ustawimy ten... Tutaj sobie ustawimy ten początkowy, a tutaj sobie będziemy ustawiać ten końcowe miejsce naszej animacji. Ten to sposób i mamy zrobioną już trzecią animację. No dobra, ale jak teraz widzicie? To trzeba by się przełączyć. Także no to lecimy. No to jak już to mamy załatwione. Już wiecie, jak używać maski, wiecie, co możecie z nią zrobić. Co jeszcze wymyślicie, zależy tylko i wyłącznie od was. A ja kończę na dzisiaj. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, kciuka do góry. A ja będę tworzył dla was dalej takie poradniki do darmowego programu. A poza tym zbieram na takie jedno moje marzonko. Chciałbym sobie złożyć drona FPV. Jakby ktoś miał jakieś pomysły, propozycje, no to piszcie w komentarzu. No, a teraz tak jak zwykle. Subskrypka, poprzedni film. Mam nadzieję, widzimy się za tydzień. A ja sobie idę, coś tam porobię, ale sobie poczekajcie.
do końca filmu. Na razie. A tak poza tym, to te wszystkie nagrania to moja zasługa, nie tego, co ty stał w czerwonej bluzie, no.